Siema, siema, Motorozwad TV. Luke. Składamy silniczek od RS-ki. Tam w poprzednich filmach widać, jak robiliśmy pomiar ciśnienia. Korba z Wusnera założona. Założona też u nas tą korbę. Możecie przysyłać wały, możemy wam założyć taką korbę. Robi to inżynier Mateusz. No magister, i co? A, magister inżynier. Zapomniałem, kurczę, go obtytułować. Uszczelniaczki, uszczelniacze z Ateny lecą. Tutaj jest dosyć taki ciekawa sytuacja z uszczelniaczem. To chyba w tym karterze, nie? Tak, w tym karterze. Dobra, już nie odwracam. Ja, no mogę ci pokazać, czemu nie. No, mamy pierw uszczelniacz, a potem łożysko. Nie da się od tej strony wymienić tego uszczelniacza. Czyli uszczelniacze trzeba założyć wysokiej jakości. No, łożyska poszły nowe z Koyo, tak jak widzicie. Na wał idzie łożysko 6206 razy 2. No i tu mamy jedno łożysko balansera, nie? Tak, bo 60... było rozleciane już praktycznie. Rozleciało się. No i tu jest nasz słynny klucz z... wciągania. Do wciągania. Co tam ciekawego? Gdzie masz resztę gratów do tego? W paczkach, no musiałbym ci pokazywać. Ale nie, bo tam ciekawy jest ten... zawór z Italikita będziemy montowali. A to tak poopowiadamy. Zawór z Italikita? Poopowiadamy może trochę. Z Italikita jest w pudełeczku. Tu mamy części już wstępnie pomyte do silniczka. Cylinder możesz pokazać, też będę go mył jeszcze dzisiaj. Do Polariska. A, no i wlatuje też nowy tłok, cylinder jest już po robieniu, też był zwymiarowany u nas, przehonowany. Tak to wygląda. Zawór z Italikita i tłoczek Wusnera. Tak, tłoczek z Wusnera, taka selekcja. No i zaworek z Italkita, no dosyć fajny produkt to jest generalnie w tych RS-kach, jeżeli często tak jest właśnie, że te linki tam się prują, nikt nie wie jak to ustawić i tak dalej, no albo silniczki przestają działać, generalnie tutaj mamy zbrakowaną maszynę i w ogóle nie ma tych części, no i klient zdecydował się za naszą naradą, żeby zamontować mu właśnie taki pneumatyczny zawór, który się tam sam otwiera. Także super sprawa. Natomiast przed zamontowaniem w ogóle tego w silniku włożymy to do cylindra. On idzie w tym miejscu, tu gdzie mamy ten otwór. No, cylinderek wiadomo, że jeszcze będzie do umycia przed włożeniem, bo tutaj jest trochę syfu. No i trzeba włożyć ten zawór i sprawdzić, czy tutaj nie ma jakiejś kolizji z tłokiem. Także to zrobimy. No, tu mamy graty do Polarisa. Taka guma łącząca wał kardana z silnikiem. A, jakieś uszczeleczki. No i cóż, wracamy tutaj do silnika. Pokażę może tylko na szybko, jak to tutaj Kacper będzie wciągał tym naszym kluczem. Ja nic nie będę wciągał. Nic nie będziesz wciągał? Co, ogólnie w tej RS-ce, nie wiem jak mi to wyjdzie, ale mam nadzieję, że wyjdzie, bo jest tu zabezpieczenie z tej strony. I. Teraz jest pytanie. No, bo jest trochę komplikacja tutaj, tak, tego typu. No to chyba już nie mam chyba czasu nagrywać, będziesz musiał coś wymyślać w międzyczasie, a ja sobie tutaj nagram. Znaczy nagram, ja zacznę, idę coś robić innego. Zetford stoi. No dobrze, trzymajcie się, cieplutko, pozdrawiamy.